Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 17 stycznia 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju, kochane dzieci, odwagi, zdążacie ku przyszłości pełnej nieporządku w Domu Bożym, cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Klucz świętego Piotra będzie przechodził z ręki do ręki i ból będzie wielki dla wiernych. Proszę was usilnie, żebyście utrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Nie zapominajcie, właściciel winnicy troszczy się o swoją winnicę i jego lud nie będzie opuszczony. Módlcie się, módlcie się. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.